Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Dziesięcioleci. Witam się z wami tutaj widokiem na dom, ponieważ troszkę nam się tu pozmieniało. Tu na razie się nam powiększyła ta część, ale pewnie będziemy to zmieniać. Nie mieliśmy już więcej pieniędzy, ponieważ odrobinkę powiększyłam nam tutaj dom, a dokładniej tutaj część kuchenną. Mamy teraz trzy szafki, na pewno będziemy tu jeszcze coś ustawiać, ale na razie nie mamy jak. No i mamy stół. Zobaczcie, przesunęłam go troszkę. O, ty zapomniałeś schować swojej... Czy nasz maluch się już obudził? A ty nie możesz jeszcze sobie spróbować zasnąć na chwilkę? No jak to, leżysz w łóżku? Zaraz zobaczymy. A możesz sobie poleżeć na brzuszku. Proszę bardzo. Może poleżysz. Już się przekręcamy, bamy. Już możemy sobie siadać. Przegrałam sobie z nimi jeden dzień, ale wracając. O, mamy do odkurzania, znaczy do zamiatania. Powiększyłam tutaj troszkę, żebyśmy mogli tutaj wygodniej sobie siąść. To raz... Dwa, zobaczcie, mamy tu też taki obrusik, oczywiście tych miejsc jest więcej, mamy fotelik. I kochani, z kolejnych ważnych informacji, to nasza Molly, proszę bardzo, zawstydzona, czuje się taka gruba, dziecko w drodze, także nasza Molly jest w kolejnej ciąży, poszaleli sobie trochę. O, jak tutaj pięknie śpią nasze zwierzaki. Chodź, Molly, bo nasz maluszek płacze, więc ty podejdziesz sobie tutaj. Na razie. Proszę bardzo. A ty, Patryku, też sobie wstań. Nie chcę tego brać, nie? Podejdź tu, proszę. O. A w zasadzie, no dobra, idźcie. I dzisiaj mamy nabożeństwo, bo jest niedziela. Tak, Molly, jak widać, już ma brzuszek. Jakiś taki całkiem spory, kochana. No ale ślicznie wyglądasz. Dobra, idź tam do synka, a ty, Patryku, się przebierzesz i wyślemy cię na polowanie. Może być na razie w to. Właśnie, kochani, zaczęłam wam mówić, że mamy nabożeństwo. Tu mamy wystawny posiłek i dziękczynny nastrój i wzięcie udziału w ceremonii świątecznej. Natomiast oprócz tego mamy na dzisiaj ustawione wydarzenie, przyjęcie domowe na 16. Więc zaprosimy sobie, zaprosiliśmy już gości. Poznają naszego synka. Co ty tu chcesz? Nie, no już nie idziesz spać. Przyszło nam też lato, chyba jeszcze o tym nie powiedziałam. Chciałabym, Patryku, żebyś zaczął od pójścia. Przeniosłam tutaj to do polowania i Patrykowi już się udało coś upolować. Może uda mu się i dzisiaj. Molly, chodź podejdź. Tak, jesteś w ciąży. Jak tam, maluchu? Ty, dobra, przekręć się. Chciałabym, żeby mama cię podniosła. Proszę bardzo. Nie, 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 Molly. O, tutaj, opieka, podnieś. Nie idziesz jeść pierogów. Podnieś twojego synka. Dobra. Ty, maluchu, bardzo proszę. Skorzystasz sobie z pieluszki, żeby mama mogła cię zaraz przewinąć. Proszę bardzo. Tak jest, przewijajcie się. A ty poszedłeś i polujesz, dobra. Jak to zrobisz, to go bardzo proszę, zmienisz mu strój. Może być na ten, chociaż nie, dzisiaj już jest ciepło. To zmień mu na ten. Pięknie wyglądasz. I chodź, kochana, posadzisz. Zaraz będziemy tu zamiatać, bo dzisiaj goście przychodzą, więc trzeba pozamiatać. Posadź tam Liama. Chyba nie da... Kurczę, mam jakiegoś moda, ale to chyba nie na te słoiczki. Zaraz zobaczymy.
Dobra, a, to jeszcze go nie posadziłaś. Teraz, o, jak on fajnie mówi do mamy. No dobrze, spróbujemy sobie. Po raz pierwszy damy kaszkę. Obawiam się, że niestety będzie w tym takim słoiczku, no ale nic na to nie po... Pire z marchewki. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ty, miałaś go nie wyjmować. Teraz go położysz, to mu nie dasz pire z marchewki. Czy dasz i tak? No może dasz. Dobra. I co? No nie wygląda to tak źle. Więc możemy próbować. Dobra. Tak, i jak tam? Pire z marchewki. Maluchul, jam, jak ci smakuje? Nie polubiłeś, czyli marchewki nie lubisz. Och, no niestety, nie idziesz haftować. Zabawa jedzeniem, no nie. Nie idziesz kaftować, kochana, bardzo proszę, skoro nie polubił, to nakarm go piersią. Bierz tego naszego malucha. Aha, tu już nam jedzenie. Dobra, zaraz to wyrzucę za ciebie, a ty zaraz będziesz tu zamiatać. Tylko żeby zamiatać, ty jam polujesz. Dobra, to musisz tak. Posadzisz tutaj Liama, bardzo cię proszę. Posadź go. Zmień, kochana, strój. Na razie może być na ten. A ty, maluchu, weź zawołaj Su. Dobra. I chodź, kochana. Lecisz, idziesz skorzystać z łazienki. Powiem... No, miejmy nadzieję, że Su zaraz przyleci. Czekasz na nią, maluchu. A ty jak skorzystasz, wrócisz tutaj i pozamiatasz. Idź się pobawić. Nieźle szalejesz przy tym. A potem znowu zawołaj Su. O, idzie do ciebie. Jakaś smutna chyba jest, chociaż nie może. O, dobra. Weź ją bardzo, szczebiocz do niej. Bardzo proszę. Uśmiechnij się. I pogłaszcz. No, ty masz już śliczny brzuszek. Więc zamiataj nam tu. Dobra, mama cię zaraz położy. Liam i Su się bardzo przyjaźnią. Jeszcze do niej poszczebioczesz. Uwielbiam tę interakcję. O tak, i co ci jest, kochany? No zaraz mama cię jeszcze możesz poszczebiotać i uśmiechnąć się. Czemu jesteś? Brak przytulania? No zaraz cię mama przytuli, tylko musi skończyć tutaj. Dobra, dobrze. Zaraz cię mama przytuli, jak tylko skończy. Nie, na pewno nie będziesz haftować, kochana. O tak, żadnego haftowania, chodź tu. Podnieś naszego malucha, zostaw to. I oczywiście 115 mi wydałaś na haft, no po prostu. I proszę bardzo, przytulić się chciał. Czułość, przytul. I bardzo proszę, przyjazne czułość, pocałuj go. Proszę bardzo. O tak. Dobra. I chodź, kochana, położysz go tutaj na drzemkę. O, od razu mu lepiej. Ty też się będziesz musiała zdrzemnąć. Potem chodź tutaj. Poproś o załatwienie naszą Su. Mam nadzieję, że go położyłaś. Tak, dobra. W tej swojej koszulinie. O, i chyba zasnął od razu. Był naprawdę zmęczony. Su, idź się załatwić. A my zaraz spróbujemy zrobić coś do jedzenia na śniadanie. Czy to było w Tianie? Nie pamiętam, bo mam nowe rzeczy i nie pamiętam co, gdzie. Użyj gotowych. Świeżych, tak. Nie, to nie było w Tianie. To może było w książce kucharskiej babci.
Bez gotowych składników poprosimy. O, śniadanie angielskie. Dla rodziny. Proszę bardzo. Właśnie, czy my mamy pomidory? No dobra, już trudno. A co tu będziesz mogła? Wystawny posiłek. Dobra. Bo gotowane warzywa nie są konieczne. To przygotujemy pewnie rybę. W końcu tu żyjemy. Bardzo proszę, weź kochana, otwórz. I czy my mamy pomidory? To jest jabłko. Wiśnia rośnie w lecie, to na pewno ją zasadzimy. Ciekawe, czy ten pomidor to nam zostanie po tym, jak weźmiemy. Tak, to pomidora też zasadzimy. A ty już kończysz zaraz, dobra. Żabę sprzedamy. A Molly, no głodna jesteś, coś ohydnego, no powiem ci, że masz ochotę na coś słodkiego, no tak. Dobra, dawaj. Jak wygląda? No zobaczcie. Może poza trochę nowoczesnymi keczupami angielskie śniadanie wygląda pięknie. Wiesz co, chodź Molly, bo Patrick jeszcze jest. Bardzo cię proszę, wyczyść naszą Joy i bardzo cię proszę tutaj wyczyść. Nie mają co jeść nasze kurczaki. Rozrzuć karmę przynajmniej 3 razy i zbierz jajka. Proszę. Tak, wiem, że jesteś zmęczona. Położymy cię spać, jak już trochę tu... No i czemu ty nie wyczyściłaś ich? Opieka, wyczyść. Zbieraj jajka. Dużo mamy jajek, bardzo dobrze. 6 jajek, 0 z możliwością wyklucia. No. No, czemu nie możesz jej wyczyścić? No podejdź tu. Czy kobiety w ciąży nie mogą czyścić? Nie mam pojęcia. No dobra. Wiesz co, zanim twój mąż nie wróci, chodź bardzo proszę, idź się przespać. A ty już skończyłeś i co, tym razem nic nie upolowałeś, a tak chciałam pokazać wszystkim. No niestety. No trudno, dobra. To chodź sprawdzimy, czy ty możesz tu wyczyścić to wszystko. Chodź kochany, Molly się jeszcze prześpi. Bardzo proszę, opieka, wyczyść Joy. No. Na szczęście ty możesz, bardzo dobrze. I wyczyść też potem owce. Jak się czyści jedną, to chyba wszystkie przestają śmierdzieć. Zaraz się dowiemy. Jak nie, to jeszcze tu weźmiemy wyczyść. No nie przestała, a miało tak być, że jak się wyczyści jedną, to reszta też jest czysta. Dobra, ale wy zjadacie. Rozrzucisz jeszcze karmę i jeszcze rozrzucisz karmę i posprzątasz kurnik. Dobrze, pięknie. Aha, widzę, że tu nie możesz, bo ona się ci gdzieś schowała. No nic. Dobra, bardzo proszę, chodź sobie, skorzystasz i chcieliśmy sobie zasadzić czas najwyższy. A ja ci nie przerzuciłam tego? Może Molly to przerzuciłam. Tak, pomidora. I tu zasadzimy sobie... Jest ten pomidor, dobra. Dawaj. Zasiej, kochany. O, mały kogut jest w pełni dorosłym. Dobrze, no niestety koguty będziemy musieli sprzedawać. Chodź zasiej, znaczy wymieniać na mięso. Idziesz? Idziesz. Dobra, zasiej i jeszcze nam zasiej tu wiśnie. I teraz podlej teren. I podlej teren, proszę. A, już sam to zrobiłeś. To jeszcze tu masz odchwaszczaj i opryskaj przeciwko owadom. I jak to zrobimy, to obudzimy Molly. No dobrze, kochani. Patrick właśnie skończył, może tu to postawimy. Chodź Patryku sobie stabilnie usiądź. Ty też chodź kochana, bo jesteś już bardzo głodna, więc chodź sobie stabilnie usiądź.
Tak jest. Nie wiem, co tu wam brudno. I bardzo proszę, zjecie sobie. Więcej opcji, zawołaj na posiłek i zjedz. Zawołaj Patryka. Smacznego, kochani. Gdzie? Aha, ty sobie siadłaś tu. No tak, dobrze. I to schowamy. I kochani, weźmiemy, czy tobie jest cały czas gorąco? Zaraz cię przebierzemy. Więcej opcji. Zmień strój na gorącą pogodę. Co my tu mamy? Może ten, proszę bardzo. O, powinno ci już nie być gorąco przynajmniej. A Patrykowi nie jest gorąco? Jemu też jest gorąco. Dobra, Patryk, to ty też zmienisz potem strój na gorącą pogodę. Dobra. No, Molly, zjadaj. A ty, Patryku, podejdź tu, bo teraz się wybierzecie. O, jak śmiesznie ten chleb jest dołączony. Wybierzecie się na ceremonię świąteczną. Co ty idziesz robić, Patryku? Dobra, ty się cieszysz. Chodź, podejdź tu. Molly pozmywa. I oczywiście nie mogą niemowlaki brać udziału w ceremonii świątecznej, ale my sobie przyjmiemy, że jak najbardziej tak. I tu mamy chyba podróżuj. Weź udział w ceremonii świątecznej. Idziecie do kościoła. Oczywiście tu będzie żłobek, ale my przyjmujemy, że nasz Liam idzie z nami. Dobra. Wyślij do żłobka. Dobrze, kochani, to widzę się z wami, jak oni wrócą. Dobrze, wróciliśmy i jak widzicie, są już goście, także możemy przyjąć, że wróciliśmy tutaj razem. Choć, Patryku, ty, kochana, zostaw Liama na razie. Ty, Patryku, bardzo proszę, chodź tutaj. Przede wszystkim przywitasz się z siostrą. Czułość, wyraź jej dziękczynienie i więcej opcji, przyjazne, czułość, rodzinny całus. A ty, Molly, gospodarz wykonuje, zjedz coś, no dobra. A my chcieliśmy przyrządzić też ten posiłek, przyrządź wystawny posiłek. Mamy kolację z rybą, tak, na pewno zrobimy kolację z rybą. Patryk, idź już do siostry. Molly też. O, jest też maleńka. Bardzo dobrze. O, i się obudził Liam i a nie, on będzie próbował chyba jeszcze zasypiać. Dobra. Molly, gotuj. Tak, wy się przywitajcie. Potem, Patryk, oczywiście też musisz koniecznie podziękować za przybycie Mary i Seanowi. O, zostańcie z Seanem najlepszymi przyjaciółmi. A ty, Molly, czy mogłabyś zaprosić naszą... Kurczę, dała mi imię, które nie wiem, jak się czyta. Ejtne. No dobra. Napiszcie mi koniecznie. Gotuj z. Proszę bardzo. Będziemy mówili sobie na nią Eti. A, nie gotuj z, tylko zaproś do wspólnego gotowania. Jest, zaproś do wspólnego gotowania. Teraz mamy blaty. O, stoi nam coś doradza. Czy... Kobieto, czy ty jesteś w ciąży? Zobaczcie. Coś tu się wydarzyło. No, będziemy musieli z nią poważnie porozmawiać. Matko jedyna, może ona była już w ciąży, jak jej mąż umierał, no i dopiero teraz się to okazało. No nie wiem, będziemy musieli się dowiedzieć, co tu się stało. Nieźle się teleportuje z tym wspólnym gotowaniem. Dobra, wy zostaliście najlepszymi przyjaciółmi. Patryku, siądź ty z Seanem, siądźcie sobie tu. No dobra, a nie możesz też tu Mary usadzić? Mary sobie siądzie, dobrze. A ty, kochana, gotujesz. A gdzie jest maleńka?
Jakub, widok kamery. A, ona przyszła tutaj. No dobrze. Dobra, gotuj, kochana, gotuj. Patryk przeprowadza interakcję z gośćmi. No i bardzo dobrze. Śpiewaj o święcie. Dobra. Jak tam to święto nam się... dobra. O, ona też śpiewa. Wyraź dziękczynienie. Możesz jeszcze tutaj wyrazić dziękczynienie. Przyjazne, czułość. Wyraź dziękczynienie. Przyjazne, czułość. Wyraź dziękczynienie. Proszę bardzo. No, Molly, już ci pięknie to idzie. O, teraz przyszła nam pomagać w gotowaniu. Gdzie ty jesteś? Co ci jest, Su, kochana? Weź bardzo proszę. Przyjazne, czułość. Zrób rodzinny całus z siostrzenicą. Proszę bardzo, Patryku. O, tak. I idź dowiedz się, co się stało naszej Su. Co się stało? Idź sprawdzić. A ciekawe, czy możesz jej dać... Molly, gdzie ty idziesz? Ty musisz aż tak tam iść? Nie, nie musisz. To dawaj to tu na środek. I zamiast tego nakryj do stołu codzienne nakrycia niebieski. Ty, Patryku, zostaw to na razie. Tylko stabilnie siądź tu. Nie. Albo dobrze. Ty i ty. Proszę bardzo, stabilnie mi usiądźcie. Dobrze. Ale Patryk, miałeś tu stabilnie usiąść. Proszę bardzo. A ty, Molly, kochana, tu stabilnie usiądź. Zobaczymy, czy możesz. Tu możesz. No i ekstra. Gdzie ty, Patryku, idziesz? Wracaj, siądź stabilnie. I Molly, bardzo proszę, będziesz mogła zawołać na wystawny posiłek. Tak jest. Patryk, mam nadzieję, że idzie. Malutka idzie. Molly już sobie wzięła jedzenie. Patryk, jak nie możesz podejść. A ty nie w tą stronę wyszedłeś, tak? A nie, no dobrze. Patryk, stabilnie usiądź. I bardzo proszę, weź to o tu i spróbuj jeszcze raz. Więcej opcji, zawołaj na wystawny posiłek. Miejmy tylko nadzieję, że ty już nie będziesz brała, nie bierz. Ty chodź podejdź tu. Jak to nie możesz? Podejdź tu. Będę musiała jeszcze trochę to przesunąć. Super. I myślę, kochana, że to dobry czas, żeby po pierwsze zapytać się, co się stało. Chodź. No miskę pełną karmy? No przecież masz. Napełnij miskę i zawołaj Su na posiłek. O, tort byście chcieli. No dobra, ale to zaraz pomyślimy. A ty, kochana, chodź tutaj. Bardzo proszę, obudź naszego malucha. Dobra. Tam zdobyto odczucie. No i pięknie. Molly, weź go, bardzo cię proszę, podnieś. Opieka nad dzieckiem, podnieś. O, tak. I bardzo proszę go, nakarmisz. Nakarm piersią. Flirtować nie chcesz, zjeść tortu to nie możecie. No dobrze, a czy średnio dobrze, ale sobie rozmawiajcie. Z Molly, z Mary też rozmawiaj. No, możesz zapytać o rodziców. Jak tam zdrowie kochanych rodziców? I wiesz co? Musisz naprawić kuchenkę, bo się zepsuła. Mała jest tutaj. Dobra. A ty jak skończysz, to go koniecznie
przebierzesz, zmień strój na ten taki bardzo ładny. Dobra. Ciekawe, gdzie Sean poszedł. A, był na górze. Na górę miało się nie dać wchodzić. O, wsadziła ją do wysokiego krzesełka. No dobra. I potem bardzo proszę, przedstawisz Liama. Czy tobie już... ty już masz wszystko, dobra. Molly, przedstawiasz, przebrałaś naszego malucha. O tak, przedstaw go ciotce. Dobra. I ty, mały, możesz się tutaj do niej poszczebiotać. I przyjazne, uśmiechnij się do ciotki. A ty, kochana, wyraziłabyś dziękczynienie. Proszę bardzo. I oczywiście Mary też. Czy oni się pokłócili? Podziel się wielkimi wieściami. Coś tam było nie tak. Działania to nieprzyjazne, czułość, wyraź dziękczynienie. Dobra, a czy ty możesz sobie gadać ze swoją, uśmiechnij się, szczebiocz i oglądaj. Będzie Nubu, tak. Dobra. Wy sobie gadacie. Jak ci tam poszło, kochana? Też już zrobiłaś. No i super. To jeszcze z Seanem podziel się wielkimi wieściami. I z Mary opowiedz dramatyczną historię. Proszę bardzo. Patrick, dawaj. Czy ty już kończysz? No prawie. Gdzie jest nasz kot? Aha, gdzieś sobie szaleje, bo ona lubi chodzić... On lubi chodzić własnymi drogami. Dobra. No i czemu nie gadacie? A, niby gadacie. Okej. Chciałabym jeszcze ten tort spróbować upiec, ale ciekawe, czy będziemy mogli. Musimy poczekać, aż Patrick naprawi. Już prawie. O, zobaczcie. Dziecko lewitujące w powietrzu. Dobra, chodź ją podnieść, kochana. Matko, ale się przestraszyłam. Śmierć jest nieunikniona. Patrick ma tego świadomość. Nie spodziewał się jednak, że tak szybko zacznie o tym myśleć. Przecież jest jeszcze tyle do zrobienia. Patrick, co ci się stało? Poraził cię prąd. O, matko, mocne porażenie. Dobra, podejdź tu. Chłopie. A ty, mały, co tu możesz robić? Uśmiechnij się. Szczebiocz. Oglądaj. A ty, Molly, chodź, zobaczymy, czy możesz gotować tort. Uwielbiam to gotowanie tortu. Hamburgerowy na pewno nie. Ciasto miodowe, białe ciasto. Idź zrób białe ciasto, Molly. Dobra. No miałaś go posadzić i iść zrobić białe ciasto. Aha, teraz tego nie zrobisz, bo on będzie... Posadź go tam, już. Gdzie ty go niesiesz? Nie. O tutaj, posadź Liama. No co za uparciucha. No wreszcie. Dobra. Posadź go tu i bardzo proszę, gotuj białe ciasto. Proszę. A ty, kochany... O, ona czymś się bawi. Skąd ty masz tego rycerzyka? Wyjęłaś sobie z pudełka zabawek. Dobra, ty, kochany, wziąłbyś i przedstawił syna. Przedstaw go... Louis, Edwards i Agata, nie. Przedstaw go... Seanowi. Dobra, kolację z rybą już chowamy. Okej. Molly piecze tort. A ciekawe, czy ty możesz... Poproś o zabawkę z pudełka, tatę. No dobra, powiedzmy, że ten dinozaur będzie taki w miarę. Tato. Aha, nie możesz podejść teraz.
No dobra, a czy możesz go podnieść? Podnieś. Proszę. I przyjazne. Nie, o tu chodź, posadź go tu, nie tam. Znowu będziecie mi chodzić w kółko. Mamy ciasto? Mamy. Dobra. To chodź, Molly, zostaw syna. I bardzo proszę, a co tu było? A, postaż, nie chcemy. Zawołaj na posiłek i zjedz. Proszę bardzo. Idź. No, a ty, jak już tata cię tu położył, no to się baw zabawkami. A ty, tato, idź weź ten tort. Cóż, no dobra. Nie zdobyliśmy najlepszej nagrody. O, jest żarłokiem, Sean. Ale przynajmniej. No tak, ty do syna idziesz. Dobrze, idź. Podnieś go. Jak ty się czujesz, mały? Aha. Wiesz co? To jak cię tata podniesie, to bardzo proszę, zrób sobie w pieluchę. Nie. Miałeś sobie, a tata się dymi ciągle. Miałeś skorzystać z pieluszki. Tato, ty wiesz co? Ty już dzisiaj nie kombinuj, tylko idź skorzystaj i położymy cię spać. Natomiast, o matko, co tu jest? Aha, bo tu bałagan, bo się lubią bawić jedzeniem. O Boże, Molly, ale będziesz miała sprzątania po tym wieczorze. Aha, skorzystałeś już. Dobra, Molly, bardzo cię proszę. Przewiń go. Proszę. I połóż go tu spać. O, dobrze, że trochę chociaż po sobie sprzątają. Potem, kochana, to wyrzucisz, to sprzątniesz. Myślę, że już możecie sobie iść. Także już was tu pożegnamy. Dobrze, że zabrałaś córkę. No dobrze, kochani, Molly tutaj to jeszcze poogarnia i kładzie się już spać, a ja na tym będę kończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Czekamy na nowego dzidziusia. Myślę, że w następnym odcinku spotkamy się tutaj już jak będziemy mieli poród. Natomiast kolejny to będą urodziny naszego małego Liama. Także trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. A, bo tu jest też brudno, znowu zapomniałam, że tu trzeba odkurzać. Dobrze, do usłyszenia. Hej, hej!